Witajcie moi drodzy, widzimy się dzisiaj przy 43. numerze naszej kolekcji Ferrari Transporter. Numer ten poświęcony jest kołom naczepy. Mamy właśnie, widzimy w częściach tutaj opony, felgi, także w ten sposób to nam tu wygląda. Ale rozpakuję, zobaczymy instrukcję, bo widzę, że tu części troszkę jest, a punktów też dosyć sporo. O, widzimy 18 punktów, 19 widok ogólny. Nawet na naczepie będą bliźniaki tutaj zamontowane, czyli tych kół naprawdę będzie dosyć sporo. Zobaczymy może na wstępie instrukcję. O, instrukcja faktycznie poświęcona tutaj jest w dużej mierze kołom. Przymocujemy tutaj do naczepy bęben hamulcowy, widzę. No i tak będzie się nam to prezentowało. Ale otworzę części, zobaczymy, jak nam tu prezentują się części z tego numeru. Tak prezentują się nam tu nasze części. Opony mają fajne tutaj nadruki, Bridgestone, rozmiary, nawet tu najdrobniejsze literki, szczegóły są na tych oponach nadrukowane. No ta wygląda podobnie. Felgi tu już czuję, że są metalowe. Tak samo ta. Tutaj jakieś dwa mocowania. Elementy plastikowe, bo leciutkie. No i tutaj chyba to bęben hamulcowy jest plastikowy. Także tak prezentują nam się tu części, oto jeszcze śrubki. Zatem zapraszam Was do obejrzenia relacji z montażu tejże części numeru 43 kolekcji Ferrari Transport.
I w ten sposób wyglądają zmontowane części z naszego 43 numeru. Niby niedużo, ale troszkę czasu nam to zajęło. Montowaliśmy tutaj dwa amortyzatory właśnie tej osi po prawej i po lewej stronie, no i dwa koła. Opony tradycyjnie trzeba rozgrzać w gorącej wodzie, wtedy one robią się naprawdę bardzo, bardzo mięciutkie i można je bez problemu założyć na felgi. Montujemy też tutaj wewnątrz felgi dwa takie wskaźniki poluzowania opon, to się nazywa. Tutaj można by się pokusić zamalować te czarne śrubki na srebrno, wtedy naprawdę nie rzucałoby się to w oczy. Tak jak mówiłem wcześniej, opony tutaj mają swoje napisy, także bardzo fajnie to wygląda. I co ciekawe, nawet tutaj oś możemy wnioskować, jakiego jest producenta, SAF. Są tutaj nadruki, naprawdę nie wiem, czy to kamera uchwyci. Także bardzo fajnie to tutaj nam wygląda. Koło obraca się lekko, oczywiście nie dokręcałem tam tak na siłę aż do końca, bo wtedy no, nie obracałoby się, a tak po prostu obraca nam się tutaj lekko. To tyle w tym 43 numerze. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!